Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LSPDFR na moim kanale. Dzień 18, o ile dobrze pamiętam. Dzisiaj... dzisiaj w nocny patrol znowu, aczkolwiek w odrobinkę innym stylu, gdyż dziś będziemy patrolować, moi kochani, z kamerą policyjną. Dokładnie, taką. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Rozpocznijmy nasz patrol w takim bądź razie. Jesteśmy dostępni i zobaczmy, jak to nam dzisiaj wyjdzie. Mam nadzieję, że w miarę okej. Okej, mamy... zgłoszenie o kradzionym pojeździe. Jest to czarny Z-Type. Z-Type, o ile pamiętam, to jest ten taki... dość oldschoolowy wóz. O, dobra, widzę go. Czekamy, aż ruszę ze świateł. Okej, zatrzymujemy go. Na pobocze. To jest niespecjalnie, to jest zbytnio ta wersja, którą ja bym chciał, więc okej, więc zróbmy tak, podjedźmy naprzód i za nami, beautiful. I zjedźmy tu. Gdzie on? Jest on? Powinien być. Jeszcze troszeczkę dla pewności, okej. O Jezusie. Tego nie było. W takim bądź razie zawróćmy się tutaj ładnie, żeby stanąć za nim. Muszę to jakoś sobie ustalić w miarę porządną taktykę zatrzymań takich. Okej, więc sprawdźmy już w bazie danych. Tutaj mamy. Okej, więc zarejestrowany, ubezpieczony, zgłoszony jako kradziony. Właścicielką jest pani Julia Henson. Dwa razy karana mandatem, trzy razy zatrzymana. Okej. W takim bądź razie sprawdźmy go. Ale zostajmy przy tej kamerze, bo czemu by nie. Witam, proszę pana, sierżant Carter, proszę pana, dowód oraz prawo jazdy. Julia Henson, hello. Ona jest przecież właścicielką tego wozu. Czekajcie, sprawdźmy jeszcze raz. 46EEK572. Może coś się spierdoli z policyjnym tym. Nie no, przecież ona jest kurwa właścicielką, halo. Nie no, to w takim bądź razie wszystko, jak wszystko w porządku, no to przepraszam panią za... za to zatrzymanie, może pani jechać. Co za fail! No ale okej, mówi się trudno, tak? Kontynuujemy nasz patrol. Okej, mamy próbę gwałtu. Znaczy no, próbę gwałtu. Napaść seksualną, może tak to nazwijmy. No bądź razie, lećmy szybko. To jest tutaj na terenie rodziny... z czam? Czy rodzin... na terenie rodzin, no. Kardeją. Szukajmy w takim bądź razie. Okej, dobra, widzę. No kurwa.
Lester, nie, Lester, wow, shit. Cholera, jasna, spierdolaj! God fucking damn it! Kurwa! Nie, spierdalaj! Kurwa, potrzebuję wsparcia! Wsparcie! Gdzie jesteś? Co tak długo, skurwysyny? Kurwa, ręce do góry, ale już! Wow, to było przejebane. O kurwa, myślałem, że tu umrę, w chuj. Panie Lester, coś pan takiego najlepszego tutaj chciał dupnąć, co? Taka wpadka po tylu latach w takim biznesie, no. Wiesz pan co? A jaka kurwa masakra, matko. Kamera wszystko tutaj prawdopodobnie pięknie nagrała. O Boże. To było kurwa straszne. Matko. Zesrałem się tu normalnie. O. Kurwa, i radioawos mnie udupili, no. Dawaj, Lester, no. Dobra, Jezu Chryste. To było kurwa straszne. Kontynuujmy w takim bądź razie nasz patrol. Gruba akcja się tu podziała, gruba akcja, matko bosko. Się normalnie tu posrałem. Jezu. To było nieprzyjemne. Ni cholery nieprzyjemne. Wow. Ej, halo. Dawaj, jeszcze troszeczkę. No, dobra. Sprawdźmy sobie ten wózik. Zgłaszam zatrzymanie pojazdu Tampa ID, rejestracja 63KHT544. Okej, wóz jest nie zapłacono podatku. Cholera. Witam szanownego pana, panią, nie wiem, nie widzę. Proszę pani dowód, pana dowód oraz prawo jazdy. J. Brookside. Okej, czy pił pan coś dzisiaj? Mówi, że tak, okej. O, co jest? Co się stało z pana pojazdem? Jest trochę stary, no trochę to widzę. O, co jest kurwa? Halo! Ty skurwysynu jeden! Jaki rozpierdol się zrobił! God damn it! Zawsze nie tak jak kurde być powinno. Dobrze, proszę pana. Proszę mi się tutaj... Proszę dmuchać. Dmuchać.
Ojej, dobra, proszę opuścić pojazd. Jest pan aresztowany. No, 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 postaciu, nie buguj mi się. Nie buguj się. A i się buguje, kurwa mać. A bo on tutaj jest za się. Wiedziałem, że to jest mega chujowe miejsce, żeby kurde kogoś zatrzymać. Po prostu czułem to. Widzicie, jak tu się rozpieprz zrobił? Boże. Po co tu stoisz, baranie? Pojechałbyś już dawno, a nie. To jest nasz transport. No jedź! Kurwa, czego nie rozumiesz? Tym, że masz jechać, kurde. Cholera twoja. Znokautowany! Tak kończą frajerzy. Dobra, mamy zgłoszenie, więc musimy na nie reagować, tak? Tylko się zastanawiam... Przepcham go... No! 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 Dobra. Och, tej akcji po prostu nie było. Załóżmy, że tej akcji po prostu, kurde, nie było. I kontynuujmy nasz patrol. Mamy zgłoszenie o prawdopodobnym włamaniu. Kurwa mać! Okej, nieważne, kontynuujmy. Czemu? To zawsze tak się dzieje, jak chcę zrobić odcinek profesjonalniej, to zawsze musi się coś odpierdolić, no. Zawsze. Po prostu nie da się, no. Wyłączmy nasze koguty całkowicie, bo włamywacz jeszcze nie wie, że policja została wezwana. Okej, to gdzieś tu. Zobaczmy, co tu się dzieje. Okej. W tym bądź razie sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Wygląda to w porządku. Wow, ej, tutaj... Wow, 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 wow! Ej, ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, ale już! Wow! Shit! Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry! Ale już! Na glebę! Nie zwracajcie uwagi na to, co tutaj po prostu było. Taki mały bug. Wow! Damn, tutaj coś jest. No przynajmniej tutaj coś... O, dobra, no. O, proszę bardzo. Dokumenty, co? Siadaj mnie tu. Siadaj, no. O, kurwa, czemu mi wsiadło? God damn it. On ma wsiąść. No. 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 Opa. Dobra, wezmijmy mu tutaj transport. Tutaj zaś tow truck. I tutaj, ale czekaj, muszę, jeszcze nauczyłem, teraz muszę się tak. I tutaj coroner service.
i wszystko się pięknie porespiło, tak? Tak. Dobry panowie i pani. Panowie tylko, okej. Tutaj no... wyciągnęła broń, no. Nie wiem co to była za broń, ale... wyciągnęła broń i zaczęła do mnie strzelać. Więc no, kurde, nie miałem zbytnio wyboru, no. Okej, w takim bądź razie... kontynuujmy nasz patrol. Buty mam wyłączone, okej. Tak coś czułem. Tak coś czułem, że jak zakręcę, to we mnie pierdolnie, dlatego przyhamowałem. A swoją drogą piszcie, czy podoba mi się taki patrol. Takiej odsłonie może, o. Takiej jakby bardziej realistycznej. Ale ja mi się całkiem podoba i w sumie to... mógłbym wam to robić częściej. Wow. Aha. No właśnie to jest ten problem z tym zgłoszeniem. Ono się pojawia, ja je akceptuję. Pojawia mi się miejsce, w które mam jechać i momentalnie mi to znika. Po prostu nie ma, znika. Gon, kurwa. Okej, mamy pościg za taksówką. Dobra, no to reagujmy. Dzień dobry panowie funkcjonariusze, ale no... wy mi tutaj trochę drogę... oj, blokujecie, no. Thank you.
Please stop whatever the hell you're doing. Unit 78 in Figueroa for a large crowd. We have an illegally parked vehicle in Puerto del Sol. Target vehicle license plate 26 Tom Frank Young 220. Proceed with patrol. Attention, this is dispatch. No further units required. Sorry, piece of crap. Suspect for leftbound 78 from Figueroa. Suspects were male, Hispanic, and possibly in a gray sedan. Dude, seriously? The 8th Street gang members. A little respect, homie. We'll let them know that it's clear to enter. Car 17, 57 is in Figueroa. Po prostu zamknąłem się na chwilę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda tak w miarę realistycznie. Ale mamy tutaj kolejne zgłoszenie, dość mocne. Padły strzały do funkcjonariusza policji. Ja tu... Wow, słyszę strzały, kurwa. Ugrywało się. No! Ale generalnie właśnie taki był mój cel, żeby wam oddać ten pościg możliwie jak najrealistyczniejszy sposób. Po prostu zamknąłem się, żeby wam pokazać, żebyście mogli się wczuć bardziej. I tyle. Lincoln 23, we have a traffic alert in the Spoochie Beach for possession of drugs for sale. Okej, mamy... kamera NPR złapała jakiś wóz, którego kierowca prawdopodobnie jest dealerem narkotykowym. Okej, i ten wóz jest... Kurwa. Muszę trzymać od niego dystans. Mały. Przynajmniej póki wyrzuci jakieś dowody, ile jakieś wyrzuci. Ja... proszę. Całkiem zapierdziło ten ziomek. Responding to requests for an interview, but issued a statement that he had just had a call shot. Weasel News, confirming your prejudices.
No. Wow! Musiałem tak szybciutko... Kurwysyn chciał mnie zaatakować. Lepiej stąd zjeżdżaj, ziomek, to jest dobra rada dla ciebie. Okej, a my się musimy cofnąć, bo... Po te dowody, które te laski wyrzuciły. Jeden był gdzieś tu. Gdzieś tutaj, ona coś wyrzuciła. Czy to będzie co? Nie. No jedź! To jest to? Nie, okej. Okay. Ale tutaj ona coś wyrzuciła, tak mi się wydaje. Tutaj coś jest? Czy mi się wydaje? Nie. Wydawało mi się, jakby ona coś tutaj wyrzuciła. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Może mi się przewidziało. Chyba mi się przewidziało, bo tu nic zbytnio nie ma. To już jest za duży dystans. Gdzieś tu. Gdzieś tu, jakby coś wyrzuciła. O, jest! Samochody mi to zablokowały. Pyk! Narkotyki! I jeszcze tam gdzieś coś było. Jest. No! Ziomek, wjechałeś mi centralnie na to. No dobra, masz szczęście. Pyk. Okej, więc mamy... Aj, prawdopodobnie wszystkie dowody, które przynajmniej które widziałem. Zobaczmy, jak potoczy się sprawa sądowa. Mam nadzieję, że korzystnie dla nas. Przedstawiliśmy dwa dowody. Kierowca została skazana za niebezpieczną jazdę, niepodanie się aresztowi oraz bardzo wysoką stawkę narkotyków i została skazana na 21 lat więzienia. Pasażerka została skazana za również niepodanie się aresztowi i bardzo wysoką skalę narkotyków na 20 lat. Wszystkie dostępne dowody zdobyliśmy. Cudownie! Jesteśmy najlepsi. Okej, moi kochani, w takim bądź razie, tak czy siak, będziemy kończyć ten odcinek. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie film oraz zasubskrybujcie kanał, bo to naprawdę motywuje do dalszej pracy. A ja... inaczej. I widzimy się już jutro o tej samej godzinie. A ja żegnam się z wami serdeczną piąteczką. Siema!